Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego testu, poradniczka z naszego ogrodu. Dziś zajmiemy się posadzeniem ziemniaków w workach. Mamy późno, bo mamy koło nie wiem, dzisiaj chyba jest 12 lipca, jak się nie mylę, więc wiecie, to jest troszkę późna pora na sadzenie ziemniaczków, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to bierzemy się do roboty. No to zaczynamy. Na początek potrzebujemy ziemię. Ja tutaj mam kompost pomieszany z trocinami, takimi z rąbkami, takimi przekompostowanymi już. Głównie chodzi, aby to było przepuszczalne, mięciutkie. Jak żyjecie jakiejś ziemi warzywnej, czy tam uniwersalnej, spokojnie może być. Grunt, żeby to nie była glina wykopana z pola, czy coś takiego, bo wtedy w workach się to zbije i nic z tego nie będzie. Tutaj mamy tą ziemię, że ziemia już jest przyszykowana. Głównie co potrzebujemy? Ziemniaczki. Ja mam tutaj takie starsze już ziemniaczki, gdzie już z piwnicy wyciągnięte, już kłączki mają duże. Nie będę tego obrywał w ciepie, to po prostu z tym razem wszystko. Zobaczymy, co się z tego stanie. Już widzicie, takie pomarszczone. Ale taki pomarszczony sadzeniaczek w sumie już są miękkie, nawet jak widzicie, można go spłuczyć spokojnie. Ale to wszystko wypuści. Bierzemy te ziemniaczki. I tutaj mamy przyszykowane, gdzie, bo coś za mocno, woreczki. Mam jeden foliowy, ale w nim zrobiłem dziury. Od dołu są dziury, nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj są dziury od dołu, żeby woda wypływała. I mamy takie te, na zboże można powiedzieć, takie ziemniaczki. Te są akurat na 25 kilo. I tak, tak, 1/3, czy tak, nie wiem, 20-30 cm mniej więcej ziemi wypełniamy. Wypełniamy tą ziemią. I do tego, nie wiem, ile ich tam dać. Tak rozłożymy sobie po całym. Nie wiem, to tak do eksperymentu teraz, to nie wiem, z 5-6 rzucę. Mam ich dużo, więc staram się wykorzystać. Zobaczymy. Nawet chyba więcej, albo jeszcze w sumie jeden worek dorobię. A nie wiem, czy widać. Tak sobie najlepiej ich porozkładać, żeby nie były na kupie. Tylko po całym. Muszę to troszkę odwinąć. No tak ich po prostu sypnę kilka tych ziemniaczków, ale tak myślę do takiego ze 4-5 chyba jest maksimum. Czy widzicie? Dałem. Jeszcze mi zostało tyle. To jeszcze jeden worek skombinuję i to też wsadzę. Teraz tak z 10. Myślę, że tej ziemi troszkę za dużo dałem, ale tak, nie wiem, tak żeby ich przysypać, nie wiem, z 10 cm. Z 10 cm ziemi damy na nie, żeby je przysypać. I pokażę wam, jak to będzie gotowe. Mamy tutaj nasze ziemniaczki, jak widzicie, już fest podrosły aż za bardzo. Powinny podrosnąć 10 cm i być na uzupełniana ziemia. A mi urosło dużo więcej. O, ten powinien tak urosnąć i być uzupełniana ziemia. Te już są zdecydowanie za grube, bo on nie powinien wypuścić liści bocznych. A tutaj już wypuścił, więc musimy go tak do tyle zasuć ziemią. Te są jeszcze wyższe, czekajcie, bo to macie jakieś ciemne. Tu, widzicie? Tu i wszystkie. Zobaczymy. No. Zasypię je ziemią i zobaczycie sobie, jak będą wyglądać zasypane. Tutaj widzicie, dosyć dużo ich powyrastawało. Fajnie. Nie pamiętam już, którego były sadzone, ale wam to tam gdzieś wam to na filmiku napiszę. Znajdę datę, kiedy je sadziłem. Wydaje mi się, że na początku miesiąca, ale teraz nie jestem pewien. Ładnie rosną, nic ich nie bierze. Może troszkę poprzysychały, bo nie były podlewane, a mamy teraz fest upały.
Dobra, ja się biorę za zasypywanie, bo zaczyna mi tu coś deszcz padać. Czy takie chmury mi tu nadciągają. Więc za chwilę chyba zmoknę. Dobra, biorę się za zasypywanie tego. I mamy obsypane ładnie. Zobaczcie, że wystawały tak wysoko, jak się widzieli wcześniej, a teraz wystają tylko listki. No już i tak się za bardzo rozrosły, bo nie miały się tak fest rozrosnąć. Miały tylko jeden czy dwa listki wypuścić do góry i miały być zasypywane. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak zaś wyrosną troszkę, może jeszcze bardziej bym musiał je podsypać, te, na przykład te tutaj. Bo tutaj w sumie mają odstępu troszkę. Nie, to mają być tylko korzonki, raczej te główki wystawać. I zobaczymy, co się z tego stanie. Myślę, że następną część co poczekamy znów 3-4 dni i znów nagramy. Wydaje mi się, że ten worek powinien się rozwinąć prawie do większości. Powinien się rozwinąć. A na razie jesteśmy tak w połowie worka. No w sumie może w większej połowie już. Zobaczymy, do ile pójdą do góry, do tyle będziemy nasypywać. Jak przestaną iść do góry, to zostawimy. No, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak. No i co tu więcej gadać. Widzimy się za niedługo. Zobaczcie, niedawnośmy przysypywali tutaj nasze pomidorki. Dosłownie, raczej bura, raczej te ziemniaczki, a nie pomidorki. Ziemniaczki dosłownie dwa dni temu były przysypane prawie do zera. Było ile? Parę centymetrów wystawało, nie? Gałązki. A teraz macie prawie 10 cm, dwa dni. Dostały ciepła. Dostały ziemi i patrzcie, jak porosły. Robimy kolejną warstwę. No i przysypujemy. O, to są, które pokazywałem, że miałem bardziej przysypać, ale teraz wszystkie są takiej wysokości. Wszystko wyszło spoza tej ziemi. No troszkę się kiedyś połamało, ale to tam mniejsza z tym, więc musimy worki odwinąć i znów zasypać gdzieś tak, żeby tylko te górne praktycznie, no to się już nie powinno nam bardzo rozkrzewiać, ale sypiemy po tyle, żeby tylko te górne liście było widać. Więc bierzemy się do zasypywania i zasypujemy kolejną warstwę. Zobaczcie sobie, tak wyglądają moje ziemniaczki w workach. No, 3 września. Mamy 3 września i tak wyglądają. Późno sadzone, więc są bardzo zieleniutkie, fajne. Jak już większość padło od zarazy czy od stonek, tym na razie nic nie ma. Nie wiem, jak tam w środku, trochę ich grat połamał ostatnio. Dzisiaj jest dużo właśnie takich połamanych. Nie wiem, nie dokopię się. Chciałbym się dokopać, żeby przynajmniej sprawdzić, czy jakieś ziemniaki tam są albo coś. Ale nic tu, nic nie znajdziemy, tak, ale patrzcie, normalnie są fajne, no tutaj już się jakieś plamki pojawiają, ale co to jest, myślę, że jeszcze jakiś czas właśnie pobędą, niż się im coś stanie, a my czekamy, no będziemy ich trzymać tak długo, aż po prostu sobie zeschną, albo nie nastąpią przymrozki. Dobra, to za jakiś czas znów wam pokażę kawałek materiału. Zobaczcie tutaj, nasze ziemniaczki zaczynają zasychać już. Mamy październik, więc już wszędzie wykopane. U nas tu nasze zaczynają zasychać. Więc myślę, że też jest za niedługo. Wykopiemy. Próbował, że się dokopać tam tutaj ręką do tego, żeby tam znaleźć jakąś sadzonkę, ale no nic, że nie znalazł, nie widać nic. Zobaczymy, czy coś w ogóle z tego będzie. Mamy późną porę, bo już tak koło godziny prawie 18:30. Jest już dosyć ciemno, zobaczcie sobie, jak się ciemno robi. Teraz pewnie macie jasno. O, jak się ciemno robi, teraz widzicie, jak jest ciemno. Więc tutaj jedziemy na rozjaśnionym ekranie. Więc sorka za ekran. Zastanawiałem się, czy to dzisiaj ruszać, ale
Myślę, że jeden woreczek sobie wywalimy i zobaczymy, co w nim jest. Czy w ogóle ten eksperyment się opłaca? No wiem, że dopiero jak wszystkie wysypiemy, to będzie, ale testujemy. No może jak to pójdzie łatwo, to wysypiemy wszystkie. Dobra, bierzemy się do wysypywania tych worków i zobaczymy, co tam w nich jest. Kombinował, że jak to wysypać, żeby to nie nasyfić. No niektórych worków tego się nie da w ogóle podnieść. Się rozsypuje, więc postanowiłem do taczki to wrąbać. Ale zobaczcie, co tu mamy. Już tutaj widzimy ziemniaczka. Ładny. No, co jest? Ładny taki ziemniaczek. Akurat na obiadek. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy dam radę tak to jedną ręką wysypać stamtąd. Najlepiej by to było podnieść. Albo rozpruć ten worek. Myślę, że chyba rozprujemy ten worek, bo one i tak się nie nadadzą na drugi rok, na nic. Są po prostu, widzicie, same się prują. Zobaczymy, co tu w ogóle w tym worku jest. Zobaczymy, kopiemy. Na razie nic nie widać. Dużo korzonków, młode jeszcze ziemniaczki. Wyciągać te korzonki wszystkie na bok. O, takie małe ziemniaczki. Tutaj mamy ziemniaczka. Ziemniaczka. No to już wiemy, co nam pozjadało. Patrzcie, jakie bydlaki. Więc z tego, co wnioskuję, zielina jest wysoka, ale na praktycznie tylko przy korzonku. Tutaj wyrosła zielina, nic nie było. Więc zasypywanie jej do góry na wysokość nic nie daje. Po prostu ona poszła w dół, tyle ile miała. I tam coś wyrosło. Dalej nic nie wyrosło wyżej. Więc nie było sensu jej zasypywać tak daleko. Tylko żeby miała miękką ziemię. Ale mamy tych robali tutaj. To jeszcze jakieś takie małe ziemniaczki to rzucimy. Czy jeszcze takie małe, no nie urosły. Wiecie, no. To było też późno sadzone, ale jeszcze tu jakieś najprawdopodobniej są pozjadane. Wiemy to wysypać całe. Zobaczyć, co się tam kryje. O, jeszcze jakieś są. O. One, widzicie, poszły w dół. To raczej lepiej, jak tej ziemi więcej będzie z dołu niż u góry. A u mnie tej ziemi daliśmy więcej na górę niż na dół. O, się tam pokruje. Dobra. Jeszcze jakiś jest. Teraz bym to musiał przegrzebać całe. O, bo jeszcze tu znajdujemy cały czas. Całe przesypywać do jakiegoś worka, a tych nie lubię. Tych nie lubię. Bardzo ich nie lubię. O. Tak. Wywalić ich.
właśnie mi tu będą chować. Dobra, przekopiemy jeszcze to troszkę. Ale chyba już nic więcej tutaj nie będzie. Przesypię to z powrotem do worka albo na kupę jakąś. No dobra, to mamy praktycznie taczkę ziemi z jednego worka i taką kupeczkę ziemniaczków. Nie powiem, te pierwsze co zawiązały są bardzo fajne, bo są duże, ale jest, nie wiem czy ich tam po 5 rzucił. Teraz nie pamiętam, muszę sobie zerknąć. Wydaje mi się, że chyba po 5, a w ostatnim było więcej, ale jak się ich za dużo da, to też nie wyrosło, bo te zieliny się później gryzły ze sobą. Mamy takie ładne, tu akurat mamy czerwone, fajne. No nic, no zobaczymy co jest w reszcie worków. Jeszcze mamy 3 worki, zobaczymy czy któryś będzie lepszy po prostu. Czy po prostu ten tak wyszedł, bo go zjadło coś czy coś. Ale to już w następnym dniu, bo tu już mi się ćmi. No to mamy wszystkie woreczki rozłożone. Tam jeszcze reszta ziemi. Tutaj mały pomagier pomaga kopać. A tutaj mamy nasze ziemniaczki, jakieśmy wykopali. Nie ma tego za dużo, z takiej ilości, jaki tam było wsadzono. No ale coś tego wykopało się. No na 2 obiadki jest. No. Było 5 worków chyba posadzonych, po 4, teraz już nie wiem. I mamy, no niektóre są nawet fajnie takie duże. Na wiosnę będziemy robić na pewno następny teścik. Będziemy sadzić wcześniej, te były późno sadzone, ale z późno posadzonych z ziemniaczków i tak mamy dosyć fajne nam urosły. Tak, jak się Wam filmik podobał, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć Wam!